Jest to 15-lecie akcji. Akcja organizowana była pierwszy raz na Politechnice Krakowskiej w grudniu w 2000 roku. Pomysłodawcą był Przemysław Miłoń, ówczesny przewodniczący EZS-u. Akcja na Politechnice trwa 3 dni. Chętnych jest sporo. Żeby oddać krew, trzeba być po śniadaniu i bardzo dużej ilości wypitej wody, płynów. Nie wolno dzień wcześniej spożywać alkoholu, nie wolno być przeziębionym. Przez, o ile dobrze pamiętam, 2 tygodnie nie można zażywać lekarstw, antybiotyków. Po większych zabiegach, tatuaże, takie rzeczy dyskwalifikują przez jakiś okres czasu. Osoba, która chce oddać krew, powinna ważyć powyżej 50 kg ze względu właśnie na regenerację krwi. Wchodzimy do pomieszczenia, w którym dostajemy ankietę. Ankietę wypełniamy, dzięki temu możemy się dowiedzieć, czy jesteśmy zakwalifikowani do możliwości oddania krwi, czy nie. Jeżeli jesteśmy zakwalifikowani, idziemy do lekarza, który bierze próbkę krwi, no i następnie możemy iść oddać krew. Później zapraszamy do naszego stoiska. Dostajesz koszulkę, masz możliwość wygrać różne zniżki, bony. Mamy też konkurs fotograficzny w tym roku, dzięki któremu można wygrać semestralny kurs języka obcego. Więc fajne nagrody, które oczywiście też zachęcają studentów do oddania krwi. Przeczytałem ogłoszenie, że jest to olimpiada i zdecydowałem się przyjść, bo akurat dzisiaj mam wolny czas, także... Jeśli można, to czemu nie pomóc, prawda? Gorąco polecam. Nie boli, trochę wakuje, ale to jak szczepionka, także... A, fajne uczucie. Zdecydowałam się oddać krew, bo zawsze w sumie chciałam to zrobić, nigdy nie miałam ku temu możliwości. Zawsze coś z hemoglobiną było nie tak, albo coś takiego, ale w końcu dzisiaj się udało. Serdecznie polecam, bo to jest strasznie fajne uczucie oddać krew i może komuś się uratuje życie, albo chociaż wspomogę zdrowie.